Prosument prosumentowi nierówny, o różnych typach aktywności konsumenckiej. Jestem ciekawy, jak wielu z Państwa, jak wiele osób tutaj zgromadzonych zna ten termin prosumpcja, prosument, czy on jest już rozpoznawany. Wydaje mi się, że tak. A nawet jeśli są tutaj wśród Państwa tacy, którzy nie wiedzą, co to jest prosumpcja, to na pewno znacie Państwo tego człowieka. Ale proszę się nie martwić. Nie będzie o ustawie 2.0, a może to jest powód, może to jest smutno, może to powinniśmy właśnie najpierw o tym zacząć. Może każda konferencja powinna się zaczynać refleksją na temat ustawy 2.0, na temat tego, jak będziemy oceniani, jakie to zmiany nas czekają, jak będziemy robić habilitację, jak będziemy robić doktoraty. Ale ja pozwolę sobie to przemilczeć i chciałbym zwrócić się na coś innego uwagę. Jarosław Gowin jest tutaj dla mnie dowodem na to, że prosumpcja jest, staje się terminem, czy jest terminem mainstreamowym, czy wchodzi do głównego nurtu takiej debaty publicznej, deliberacji publicznej. Dowodem na to jest jego wypowiedź na konwencji PiS-u w grudniu, chyba to był 14 grudnia 2018 roku, o programie Energia Plus. Może ja pozwolę sobie Państwu zaprezentować tą krótką wypowiedź. W imieniu Porozumienia zaprezentujemy w Krakowie program Energia Plus. Na czym on będzie polegał? We współpracy z uczelniami uruchomimy masową budowę odnawialnych źródeł energii dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. Przede wszystkim dla 5 milionów domów jednorodzinnych. 5 milionów! To jest ta skala! Bardzo krótka wypowiedź. Tutaj jeszcze nie pada termin prosumpcja. Jest tylko zapowiedź programu PiS, Porozumienia, Energia Plus. I też taka zapowiedź, że 5 milionów gospodarstw domowych będzie miała dostarczaną energię przez OZE, odnawialne źródła energii. Ten program Energia Plus został później dokładnie sprecyzowany w styczniu, około 13 stycznia już tego roku, na konwencji Porozumienia i mówiła o tym Jadwiga Emilewicz, czyli pani minister. I tutaj pani Emilewicz, prezentując właśnie na konwencji Porozumienia program Energia Plus, wspomniała już o prosumentach. Później na bazie tej wypowiedzi szereg kolejnych wypowiedzi w mediach i one dotyczyły właśnie tego, jak program Energia Plus jest ważny dla Porozumienia, dla PiS-u, dla rządu, że będzie wdrażany. I może jeszcze Państwu jedną wypowiedź pani minister, jeszcze jedną wypowiedź zaprezentuje właśnie pani minister i ona w TVN24bis wypowiedziała się. Będzie to, o czym powiedział pan premier, znakiem rozpoznawczym roku 2019 w energetyce, to będzie to, o czym powiedział pan premier Gowin na konwencji Energia Plus, czyli rewolucja prosumentów, otwarcie rynku na serio na prosumentów, koszty instalacji fotowoltaicznych w ciągu ostatnich 4 lat spadły niemal dwukrotnie. Dzisiaj one nie wymagają wsparcia dotacyjnego. Dzisiaj wymagają tak naprawdę większych zachęt i instrumentów zwrotnych. Chcemy, aby w Polsce prosumenci, a zatem klienci indywidualni, ci, którzy budują spółdzielnie mieszkaniowe, samorządy, stawiali instalacje w energetyki odnawialnej, a nadwyżkę produkowanego prądu mogli wprowadzać do sieci energetycznej i za to otrzymywać wynagrodzenie. Od razu Państwu uspokoję. Opozycja coraz częściej mówi o wyznaczeniu daty odejścia od górnictwa. Proszę się nie martwić, to nie będzie prelekcja o energetyce. To nie jest oczywiście konferencja dla przedstawicieli nauk ścisłych, inżynieryjnych. Natomiast mowa tutaj była o bardzo konkretnej produkcji, prosumpcji. Takiej, która właśnie zaczyna gdzieś pojawiać się w takim głównym nurcie rozważań medialnych. O prosumpcji właśnie w energetyce. I jeśli ma tu być mowa podczas tej prelekcji o różnych typach prosumpcji, to można i o tej również powiedzieć, czyli jest to po prostu właśnie produkcja energii przez konsumentów jej, poprzez instalacje właśnie oddolne, domowe, poprzez mikroelektrownie. Ci konsumenci tej energii mają również produkować i dostarczyć te nadwyżki innym gospodarstwom, domowym, środowiskom lokalnym. To, że się pojawiło coś takiego, bo oczywiście kilka lat temu było to absolutnie niszowe zagadnienie, pomysł w takim rozumieniu bardzo utopijnym, to znaczy trudno to wprowadzać, właściwie jest to niemożliwe. To, że zaczęło się to pojawiać
już w programach rządowych, jest dowodem właśnie na to, że ten termin też zyskuje na nośności. Prosumpcja staje się czymś takim niezwykle modnym. Jeśli w ogóle mowa jest o prosumpcji, to warto, i właściwie od tego zawsze się zaczyna, że ten termin pochodzi oczywiście z połączenia dwóch innych, produkcja i konsumpcja. I jak ja wspomniałem o tym, że nie będzie to prelekcja o energetyce, oczywiście taka nie będzie. Ja tutaj chciałem zaproponować zupełnie inną refleksję. Refleksję, która miałaby polegać na takim namyśle nad tym, czym jest prosumpcja jako aktywność konsumencka, jakie różne jej wymiary możemy wskazać. A także proponowałbym tutaj taki namysł nad tym, jak można ją różnicować, ponieważ wydaje się, że w refleksji o prosumpcji brakuje cały czas jednak pochylenia się nad tym, że ona jest bardzo różna, wielowymiarowa, niejednowymiarowa, że ma wiele różnych oblicz związanych z działalnością i producentów, i konsumentów, i nad tym chciałbym się chwilę zastanowić. Zaznaczając oczywiście, że ten termin został spopularyzowany przez Tofflera. To nie jest twórca tego pojęcia. W wielu publikacjach mylnie podaje się Tofflera jako twórcę pojęcia prosumpcja. On jest tym badaczem, który spopularyzował oczywiście ten koncept, stwierdzając, że żyjemy dzisiaj w społeczeństwie właśnie trzeciej fali, czyli w tym społeczeństwie, które powraca do stanu właściwego, czyli właśnie sytuacji reintegracji, braku separacji między wytwarzaniem, nabywaniem, między produkowaniem a konsumowaniem. Toffler stwierdził, że przed światem trzeciej fali, jeśli przyjrzeć się dziejom ludzkości, można było wyróżnić światy pierwszej fali i drugiej fali. Światy pierwszej fali to te światy, gdzie również nie było podziału między konsumpcją i produkcją. To były czasy niezwykle dawne, odległe. Na przykład ludzie w różnego typu społecznościach pierwotnych, tubylczych, żyli właśnie w takim świecie pierwszej fali. Produkcja i konsumpcja była jedna. Ktoś produkował na potrzeby danej społeczności i jednocześnie konsumował produkty, które ta społeczność wytwarzała. Klin między produkcję a konsumpcję wbiło utowarowienie, rewolucja przemysłowa. Nastąpił wyraźny podział na właśnie produkcję i konsumpcję. A dzisiaj, zdaniem Tofflera, mamy właśnie wkraczać w ten świat trzeciej fali, czyli ponownego połączenia konsumpcji i produkcji. I to ujęcie tofflerowskie jest tutaj takim dla mnie przyczynkiem do tego, aby już zacząć różnicować namysł nad prosumpcją. Najpierw wprowadzając pewne perspektywy patrzenia na to zjawisko. I zacznę od tej, która, nie ukrywam, jest mi najbliższa z racji mojego wykształcenia, od perspektywy socjologicznej. To jest oczywiście również bardzo zróżnicowane pole badawcze, gdzie wielu akademików patrzy na prosumpcję w bardzo różny sposób, ale jeśli mielibyśmy to jakoś próbować uogólnić, głoszą oni powstanie czegoś, co nazywałoby się społeczeństwem kapitalizmu prosumenckiego, czy powstanie nowego typu kapitalizmu, kapitalizmu prosumenckiego. Przed tym kapitalizmem mieliśmy dominację, tak jak było już zresztą mowa, dwóch innych ważnych zjawisk, czyli właśnie produkcji i konsumpcji. Produkcja dominowała, szczególnie w czasach rewolucji przemysłowej, to był ten okres, gdzie produkowanie determinowało, czy nadawało kształt wszystkim pozostałym aktywnościom życia społecznego, gdzie namysł nad społeczeństwem zaczynał się zawsze od namysłu nad produkcją. Marksistowskie poglądy są tego najlepszym dowodem. Po II wojnie światowej szczególnie najwięcej uwagi zaczęto przypisywać konsumpcji. To ona stała się tym kluczem, który miał rozwikłać mechanizmy, które rządzą społeczeństwami. I oczywiście powstawać zaczęło bardzo dużo różnych koncepcji, które wskazywały na tę dominację konsumpcji. Konsumpcja miała dominować, czy miała wyznaczać trajektorię społeczeństwa, życia społecznego wskutek technologicznego postępu, tak? Wprowadzenia technologii masowej produkcji. Zaobserwowano wzrost w sektorze usług kosztem innych sektorów. Zaczęły powstawać świątynie konsumpcji, centra handlowe, bary szybkiej fast foody.
hipermarkety i tak dalej, zaobserwowano komercjalizację. Do tej pory nie spotykano, na niespotykaną skalę przestrzeni publicznej. Nastąpił wzrost znaczenia wielu do tej pory nie tak istotnych dziedzin jak marketing, PR, reklama, budowanie marki. To wszystko świadczyło o tym, że konsumpcja dominuje i to, jaki jest stan konsumpcji, często określa, jaki jest w ogóle stan społeczeństw, państw. Ludzie zaciągali kredyty, tak? Kredyty przez wielu krytykowane jako takie zniewolenie konsumenckie, tak? To też był pewien wyznacznik tego, że konsumpcja dominowała, jest niezwykle ważna. Zaciągamy kredyty po to, żeby jak najwięcej kupować, konsumować. I oczywiście nie jest tak, że te dwie sfery, produkcja i konsumpcja, dzisiaj tracą na znaczeniu. Natomiast zaczynamy żyć w tym świecie właśnie trzeciej fali, jak to określił Toffler, czy też jak chociażby stwierdził Ritzer, w społeczeństwie kapitalizmu prosumenckiego, zauważając, że nawet w okresie, kiedy właśnie rewolucja przemysłowa święciła największe sukcesy, rozdzielenie produkcji i konsumpcji nigdy nie było permanentne, co oznacza, że tylko jest ona pierwotną formą, do której wracamy i tak naprawdę powinna być ona w centrum rozważań od zawsze. Wielu badaczy, socjologów, którzy zastanawiają się nad prosumentyzmem, prosumpcją, kapitalizmem prosumenckim, krytykuje oczywiście dawniejsze podejścia skupione na produkcji, tylko na produkcji bądź tylko na konsumpcji, jako niezwykle obciążone wieloma błędami metodologicznymi, redukującymi rzeczywistość społeczną. Pojawia się bardzo wiele nowych właśnie podejść socjologicznych zwracających uwagę na prosumpcję, na kapitalizm prosumencki. Trudno tutaj wszystkie terminy, nowe, różne propozycje wymieniać. Podałem dwa. Colina Campbella, termin konsument-rzemieślnik, craft consumer. Dla Campbella jest pojawienie się takiej nowej kategorii konsumenta jest dowodem na to, że właśnie prosumpcja zaczyna być najważniejsza. To jest taki konsument, który w oparciu o to, jaką wiedzę przyswoi, jaką wiedzę zdobędzie, sam coś produkuje. Dla Campbella konsument rzemieślnik powstaje na bazie zyskującej popularności takich przekazów medialnych, jak na przykład Dorota was urządzi, czyli pokazujących, że można w domu dokonać jakichś usprawnień samemu, na bazie zyskującej popularności programów pokazujących, jak gotować. To jest taki konsument, który zdobywając w ten sposób wiedzę, sam produkuje. Gotuje, robi remont domu, zdobywa w tym dużą wprawę. Podobnie Kotler, czyli ten guru marketingu, tak? Kotler, on również pochylił się, mało osób o tym wie, ale on również pochylił się nad prosumentem, zauważając, że mamy dwie kategorie konsumentów czy prosumentów, the avid hobbyist i arch prosumer. Avid hobbyist, taki drobny majsterkowicz, hobbysta, na przykład kolekcjoner, który też potrafi produkować, i arch prosumer, czyli właśnie ten odpowiednik campbellowskiego konsumenta rzemieślnika, taki ktoś, kto wykonuje wiele prac, bazując na tym, że chce zastąpić profesjonalistów, tak? Bo oczywiście takiego remontu domu może dokonać profesjonalista, ktoś wynajęty, albo właśnie sam konsument. Mówiąc o kapitalizmie, czy tym socjologicznym umowaniu prosumpcji na bazie tego kapitalizmu prosumenckiego, oczywiście zestawia się go z kapitalizmami klasycznym, czy też konsumenckim, konsumpcyjnym. Ten klasyczny, który bazuje na produkcji, gdzie najważniejszym miejscem jest fabryka, miejsce pracy, gdzie mówi się o wyzysku pracowników w kontekście zbyt niskich płac albo złych warunków pracy. To jest oczywiście cały czas refleksja, która jest obecna. Podobnie refleksja o kapitalizmie konsumpcyjnym, czyli tym kapitalizmie, który ma również w pewien sposób uciskać, wyzyskiwać, wtłaczając ludzi w jakieś tryby, tak, konsumpcji, nakazując im kupować coraz większe ilości produktów, w sumie często czasami zupełnie bez sensu, tak, produktów, które nie są im potrzebne. To jest też kapitalizm wyzyskujący. Natomiast dzisiaj jest to, co szczególnie, czym szczególnie powinniśmy się interesować, to jest właśnie kapitalizm prosumencki. I to, czy jakie on ma swoje cechy, czy on wiąże się z jakimś typem wyzysku, na ten pochylę się jeszcze za chwilę.
Od tego ujmowania prosumpcji w kategoriach kapitalizmu prosumenckiego bardzo blisko już jest do innej jeszcze perspektywy patrzenia na prosumpcję, takiej perspektywy stricte marketingowej czy marketingowo-zarządzającej. Perspektywy wielkich korporacji, brandów, przedsiębiorstw, dla których prosumpcja ma być czynnikiem, który wzmacnia przewagę konkurencyjną. Po prostu jest to droga do osiągnięcia zysków, do maksymalizacji zysków. W związku z tym tego typu działania bazujące na prosumpcji ma oczywiście też spore znaczenie gospodarcze, wpływają na gospodarkę. I w marketingu oczywiście prosument postrzegany jest w bardzo specyficzny sposób. Czy konsument, który ma być prosumentem, jest postrzegany w bardzo specyficzny sposób. Ma to być konsument wyemancypowany, czyli tak naprawdę bardzo pozytywnie się patrzy na takiego konsumenta, chcąc przekazać mu władzę. Władzę w takim sensie, że scedować na niego wiele różnych czynności. Ten konsument ma produkować na oczywiście zyskiem dla producenta, ale też zyskiem dla siebie, bo produkuje produkt dopasowany do chociażby własnych potrzeb. Czyli marketingowcy czy przemysł tak, chce uczynić z konsumenta prosumenta. Jest to często ważny element strategii biznesowych i uznaje się, że trzeba ją wspierać, promować, organizować. Marketingowcy, przemysł, korporacje widzą wiele zalet bazowania na prosumentach czy tworzenia takiej kategorii prosumentów. Chcą oczywiście wykorzystywać umiejętności ich. Wiedzą, że prosumpcja przekłada się na efektywność, często na jakość produkcji. Wiedzą, że prosumenci to są właśnie ci wyemancypowani konsumenci, którzy najlepiej wiedzą, czego chcą. Że też są to, konsumenci bardzo lojalni, czyli konsumenci, którym można sprzedać wszystko. I nawet jeśli będą kręcić nosem, jeśli na przykład zmieniamy drastycznie jakiś produkt, usługę, proponujemy coś nowego, to tak naprawdę zawsze zostaną z nami, zawsze zostaną przy danej marce. I oczywiście założenie jest takie, że należy pozyskać jak największą liczbę takich zmotywowanych, właśnie darmowych, posłusznych pracowników. Nie zmienia to faktu, że jeśli spojrzy się na właśnie to, jak prosumpcja jest ujmowana w literaturze przedmiotu, czy to właśnie socjologicznej, czy marketingowej, to tak naprawdę jest to dosyć ogólne ujęcie, takie jednowymiarowe. Stąd uważam, że należałoby znacznie więcej miejsca poświęcić tworzeniu różnego typu typologizacji prosumpcji, wyodrębniania kategorii prosumentów, czy też nawet chociażby, nie wiem, producentów chcących stymulować prosumpcję. Ta potrzeba jest wyraźna, bo oczywiście widać wielość prosumenckich aktywności. Tych aktywności prosumentów jest bardzo wiele. Jest wiele różnych perspektyw, co starałem się pokrótce przedstawić. I wiele różnych sposobów angażowania konsumentów. Do tej pory zaryzykowałbym taką tezę, że zaniedbania w tej refleksji nad kategoriami prosumpcji polegają na tym, że albo przedstawia się właśnie taką abstrakcyjną teorię w rozumieniu socjologicznym, czyli mamy, nie wiem, dominację kapitalizmu prosumenckiego, albo jest ten taki rzeczywiście namysł stricte marketingowy, bazujący już na konkretnych case studies. Pokazuje się różne firmy, konkretne działania, jak wykorzystać prosumentów z korzyścią dla danych firm. Te typologie, i będę starał się tutaj jakieś może typy właśnie prosumpcji pokazać. Wydaje mi się, że można je wprowadzić w oparciu o cztery podstawowe pytania. Przede wszystkim tą prosumpcję powinna różnicować kwestia tego, o co prosi się konsumenta i jakie czynności ma on wykonywać. I jaką rzeczywistą, po drugie, jaką rzeczywistą pracę on wykonuje, jakie są rezultaty tej pracy i też jakie, co z tego wynika dla niego w takim sensie, dla jego doświadczeń, jakie znaczenia on też przypisuje tej pracy. I pierwszym typem, który wydaje mi się zasadny wskazać, to jest typ, który nazwałem prosumpcją bezpośrednią indywidualną. Można, jak za chwilę powiem o różnych przykładach, to zauważycie może Państwo, że jest to tego rodzaju przedłużenie
różnego typu działań z pola samoobsługi po prostu, bo ta prosumpcja bezpośrednia, indywidualna, to na przykład mogłoby być, to ma wiele swoich przejawów również internetowych, o których będzie za chwilę, to mogłoby być wypłacanie pieniędzy w bankomacie, to jest wypłacanie pieniędzy w bankomacie, to jest korzystanie z stacji benzynowej, samoobsługa na stacji benzynowej, to jest pójście do McDonalda i kupienie sobie tak jedzenia, to jest właściwie w takim McDonaldzie, to tam wykonujemy prawie całą pracę za pracowników, tak? Już nawet teraz nie ma potrzeby kontaktu z tym, kto stoi za kasą. Właściwie my zamawiamy sami, odbieramy sami, jemy, wyrzucamy śmiecie, wychodzimy, tak? Czyli ta praca właściwie jest celowana na nas. Można powiedzieć, że ta kategoria prosumpcji bezpośredniej, indywidualnej trochę się wiąże z takimi klasycznymi pomysłami Ricera, bo on już właśnie w McDonaldzacji społeczeństwa pisał dużo o tym, że ta praca jest celowana na konsumentów w taki właśnie sposób. Ale praca prosumenta bezpośrednia, indywidualna, ta prosumpcja bezpośrednia, indywidualna, to jest też oczywiście aktywność internetowa. Zamawianie, kupowanie biletów na wydarzenia kulturalne, biletów lotniczych, kupowanie w sklepach e-commerce, to wszystko jest ta prosumpcja, bo my też wykonujemy tutaj szereg czynności. Taka prosumpcja wiąże się z dużą automatyzacją i standaryzacją. Tutaj nie ma miejsca na jakiekolwiek odchylenia od pewnej procedury, którą zakłada producent. Bardzo często mamy do czynienia z tym, że interakcje z ludźmi są zastąpione przez maszyny. W wspomnianym McDonaldzie to już widać, tak? Tam nie musimy podejść do kasjera, który nam powie dzień dobry, my zapłacimy, podziękujemy. To już jest zautomatyzowane. Podobnie ta automatyzacja widoczna jest, jeśli chodzi o właśnie instrukcje, które udziela się konsumentom, tak? Czy też przedstawienie różnych ofert marketingowych. To widać, tak? Bo kiedy kupujemy, nie wiem, w jakimś sklepie internetowym dany produkt, od razu jesteśmy zapytani na przykład chociażby o kupon promocyjny, kod promocyjny. Tutaj producent wysyła do konsumenta bardzo specyficzny komunikat. Mianowicie taki, który wskazuje na to, że konsument produkując musi być zmotywowany, że tutaj się liczy szybkość. Nie ma też czasu, nie ma tutaj miejsca na jakąś autonomię i personalizację specjalnie. Jest to też taki komunikat, który jest mocno informujący, czyli dokładne instrukcje konsument otrzymuje, co ma wykonać. Chce się go skłonić do efektywności, do produktywności, do posłuszeństwa i szybkości. Wyobraźmy sobie osobę, która staje przed bankomatem i blokuje go przez pół godziny. I jest, zanim się gromadzi kolejeczka osób. Tak, wszyscy są zdenerwowani, bo bankomat to jest miejsce, gdzie trzeba działać szybko. Tam nie ma miejsca na jakieś wahanie. Tam nie ma miejsca na myślenie 5 minut o tym, ile pieniędzy chce wypłacić. Tam się liczy konkretna procedura. Jeśli tę procedurę się zaburzy, jest jakieś odstępstwo, to właśnie albo trzeba zacząć od początku, albo w ogóle zrezygnować z tego typu działania. Więc jest to też taki proces, który skłania do nauki tak naprawdę, bo ja pamiętam jeszcze, to jest wręcz trudne już teraz do wyobrażenia, ale pamiętam, jak moja babcia nie wiedziała, jak skorzystać z bankomatu w pewnym momencie. I miała pewną trudność i dopiero ja i rodzice musieli ją nauczyć tego, tak? Nauczyć, jak korzystać z bankomatu. I oczywiście to jest też pewna cecha komunikatu tutaj producenta, że ty, nawet jeśli znasz kogoś, kto nie potrafi takich czynności wykonać, musisz te osoby z otoczenia nauczyć tego. To uczenie jest dosyć często trudne. Są osoby, które mają spore braki kompetencyjne, jeśli chodzi o tego typu prosumowanie. Ale jak zauważył jeden z badaczy prosumpcji, socjolog Alan Ward, że ci, którzy mają powód ku temu, by wykonywać daną czynność regularnie, z czasem zdobywają oczywiście odpowiednie umiejętności, i takie prosumowanie staje się rutynowe, tak? Do tego stopnia, że praktycznie nie wymaga żadnego namysłu, przychodzi naturalnie. To jest coś takiego, nad czym to jest też to, i to się pojawi za chwileczkę jeszcze ta uwaga, że już my w ogóle nie myślimy o tego typu czynnościach jako o prosumowaniu, o produkowaniu, o wykonywaniu pracy jakiejś. Drugi typ prosumpcji, który bym wskazał, to jest koprodukcja wspólnotowa. Koprodukcja, ten termin w nawiązaniu do wielu różnych też pomysłów, koncepcji co-production, tak, które się w literaturze pojawiają, i myślę, że to jest
ten typ, który nas szczególnie tutaj będzie interesował z perspektywy też tematyki konferencji. Bo chodzi tutaj o wykorzystywanie szeregu właśnie działań konsumenckich, które mają generować zyski. I oczywiście taką przestrzenią koprodukcji wspólnotowej jest dzisiaj właściwie chyba, no nie wyłącznie, ale przede wszystkim internet, sieć. I można tutaj pochylić się nad tym zagadnieniem i wskazywać wiele terminów, wiele zjawisk internetowych. Są tutaj wypisane zaledwie niektóre. Najczęściej mówi się o crowdsourcingu, czyli właśnie wykorzystywaniu pracy konsumentów, jakiejś niezdefiniowanej, anonimowej rzeszy konsumentów, która dostaje pewne zadanie pracy nad danym projektem. Firma ogłasza na przykład jakiś konkurs na zaprojektowanie jakiegoś swojego produktu. Rzesza tak, internautów pracuje nad tym. Być może autorzy najlepszych pomysłów zostaną jakoś nagrodzeni. To jest, oczywiście to przybiera różne formy, to może być bardzo zróżnicowane. Mowa jest oczywiście o tych już, no ja już nie lubię używać bardzo tych terminów Web 2.0, User Generated Content, bo one były modne, ja wiem, 2005, 2006, to są te czasy, tak, kiedy one wchodziły, mówiło się o rewolucji Web 2.0, User Generated Content. Oczywiste jest, że dzisiaj właściwie to, co w internecie się znajduje, bazuje tylko i wyłącznie na aktywnościach konsumenckich. Niektórzy nawet mówili, że termin Web 2.0 jest takim marketingowym trikiem, który ma zwrócić uwagę na jakieś nowe serwisy, tak? A tak naprawdę internet od początku bazował na aktywności użytkowników. I to, co się dzieje dzisiaj w social media, tak? To jest najlepszy przejaw właśnie takiego prosumentyzmu. Tutaj wiele terminów było okutych, aby takie aktywności prosumenckie ukazywać. Mądrość tłumów, społeczność wiedzy, kolektywna inteligencja. One wszystkie te terminy zresztą pasują, prawda, do chociażby Wikipedii, która tutaj wiem, że będzie też na konferencji omawiana. To jest przykład tej kolektywnej inteligencji, gdzie jakiś ogromny zasób wiedzy generowany jest przez wiele jednostek i ta kolektywna inteligencja bazuje na tym, że nikt nie ma pełnej wiedzy, każdy ma jakąś cząstkową wiedzę i dopiero kiedy razem zbudujemy ten zasób, to przyczyniamy się do rozwoju wiedzy w ogóle, tak? Bo ktoś może korzystać z tych zasobów. Tu też jest mowa oczywiście o takiej, my jeszcze z perspektywy marketingowej, o prosumpcji menedżerskiej. Konsument staje się specyficznym marketingowcem, który zaangażowany jest w działania marketingu wirusowego, buzz marketingu. To od niego zależy, jak dana treść, dany produkt, usługa będzie popularna. To on wykorzystuje tak swoje otoczenie społeczne czy geograficzne, aby ten produkt popularyzować. Mowa jest oczywiście o społecznościach marki, czyli takich społecznościach, które producenci chcą budować, bo składają się z członków, którzy mogą być wykorzystywani do testowania produktów, współpracują przy ewaluacji, testowaniu. Dzisiaj fajnym takim przykładem są i często omawianym są gracze, tak? Gracze, którzy testują nowe gry, którzy zaangażowani są w proces tworzenia gier i jest to coś, na czym przemysł czy branża gier właściwie opiera się bardzo mocno. Jeśli mowa jest o tych społecznościach marki, to ja nawiążę do takiego pola badawczego, które z tego czasu byłem dosyć mocno zaangażowany, czyli do fanów, do fanizmu, do fandomów. Można by tutaj oddzielną prelekcję o fanach skonstruować, jak oni stanowią, dlaczego oni są awangardą, tak, prosumpcji, dlaczego oni są najważniejsi z perspektywy koprodukcji wspólnotowej. Poprzestanę na tym, że fani zostali dzisiaj zrehabilitowani, oczywiście. Kiedyś bardzo źle traktowano fanów, jeśli chodzi o namysł taki akademicki. Byli oni traktowani właśnie, tak jak tutaj mamy zdjęcie takiego nerda, tak, jako osoby troszeczkę wyobcowane, oderwane od rzeczywistości, żyjące w świecie fantazji, będące często, może nie wiem, nawet swego rodzaju zagrożeniem, czy też dla przedmiotu uwielbienia, albo dla siebie, mając jakieś problemy. Dzisiaj oczywiście będzie zrehabilitowani zostanie i ta figura, ta postać nerda, geeka, fana, członka fandomu jest to taka postać, która pozytywnie jest oceniana i często jest też takim wyjściem, punktem rozważań o stanie kondycji kultury współczesnej, tak w ogóle. Fani to są oczywiście idealni prosumenci, to jest awangarda konsumpcji, bo to są konsumenci produktywni, to jest podstawowy warunek
tego, żeby kogoś uznać za fana, a on musi być produktywny. I tutaj znowu bardzo wiele różnych pomysłów, jeśli chodzi o produktywność fanów, się pojawiało, że od takich typowo, można powiedzieć, konstruktywistycznych, związanych z, nie wiem, znaczeniami, tak, że wystarczy, że fani będą tworzyli jakieś nowe znaczenia wokół tekstów medialnych, to już jest to produktywność, po pomysły, że produktywność fanów musi przybierać jakieś formy namacalne, że po prostu fan musi wyprodukować konkretny nowy tekst w oparciu o oryginał. To może być opowiadanie, to może być fanfilm, to są dzisiaj cosplaye, to są strony internetowe, tak, to są amatorskie indie games, tak, independent games, amatorskie wersje gier. Tego jest bardzo dużo. I oczywiście fani są członkami społeczności, więc produkują w pewnej wspólnocie. I już bardzo wiele napisano o tym, jak ogromne znaczenie dla rozwoju wspólnot fanowskich spełnił internet. Jeśli ktoś z Państwa tutaj interesuje się tymi zagadnieniami, czy też miał styczność z twórczością Jenkinsa, to on zaczynał od tego, pokazując, jak fandom Star Trek w Stanach Zjednoczonych funkcjonował przed czasami internetowymi i jak to było ciekawe takie hermetyczne środowisko, tak, które miało często problem z popularyzacją tej swojej pasji, zainteresowań. Podobnie zresztą w Polsce tak to wyglądało. I oczywiście wiemy, że internet spełnił dla tych fandomów ogromne znaczenie, jeśli chodzi o pokazanie też innym, że są takie osoby, które interesują się różnymi tekstami popkultury. O fanach i fandomach bardzo często też pisano w kategoriach, które ja tutaj nazywam antybiznesowymi. To znaczy fani, mimo że byli wielbicielami, czy konsumują teksty mainstreamowe, kultury popularnej, to jednak ich aktywność miała mieć mocno antybiznesowy wymiar. To znaczy były to takie subkultury z pewnego sprzeciwu, oporu przeciwko konsumeryzmowi tak naprawdę, co się przejawiało w przekształceniach, tak, tekstów kultury popularnej na przykład. Ale dzisiaj już raczej odchodzi się od tego typu spojrzenia, raczej właśnie uznając, że to są współpracownicy, tak? Że to są te środowisko fanów jest bardzo silnie powiązane z środowiskiem producentów i właściwie nie ma tu żadnego specjalnego konfliktu, a nawet bardzo często obserwujemy współpracę. Fani są zatem idealnym przykładem koprodukcji wspólnotowej i tego, na czym ona się opiera, bo o ile w przypadku tych bankomatów, McDonalda, mowa była o pewnej standaryzacji, automatyzacji, tak tutaj mowa jest raczej, i zwracam się znowu w stronę tej perspektywy producentów, miękkim kierowaniu konsumentem. Czyli ten rozwój produktu, danej usługi, tekstu, jego właśnie innowacyjność chce się osiągnąć przez uwolnienie pewnej kreatywności konsumentów, która tkwi w każdym konsumencie, takie jest założenie. I oczywiście ta praca jest afektywna. Praca ma być afektywna takiego konsumenta, oparta na zaangażowaniu, emocjach. Oparta jest również na wiedzy, współdziałaniu z innymi. Czyli ceni się tutaj nie tyle tą przewidywalność, ustaloną procedurę, ile eksperymentowanie, nastawienie na zabawę. Założenie jest też takie, że trzeba się właśnie konsumentowi usunąć z drogi, pozwolić mu działać tak, jak on by chciał, aby on mógł dostosować dany produkt do własnych potrzeb i dopiero zebranie pewnych plonów tego odsunięcia się, tak, czyli wykorzystanie tego. Mowa była o tym, że na fanów patrzono jako w takich kategoriach mocno antybiznesowych. I wydaje się, że to, z czym wiąże się koprodukcja wspólnotowa, na przykład crowdsourcing, no właśnie ma też wiele takich wymiarów niebiznesowych, że to oczywiście crowdsourcing, na przykład crowdsourcing, wykorzystywany jest nie tylko w biznesie, tak? I tutaj no, można podać bardzo wiele przykładów, gdzie crowdsourcing z powodzeniem jest stosowany. Ja sobie pozwoliłem tylko na to, żeby wspomnieć o nauce, o akademii i szczególnie o bardzo konkretnej, no nie wiem, dyscyplinie, no nie wiem, właściwie to chyba nie jest dyscyplina, no, trudno to nazwać dyscypliną, ale jakimś właśnie obszarze, który stanowi humanistyka cyfrowa. Tak? Tutaj bardzo wiele miejsca poświęcono temu, że crowdsourcing i tą koprodukcję wspólnotową można wykorzystać w projektach naukowych.
Obecnie podać można przykłady wielu takich projektów, które bazowały na oddolnej aktywności internautów. Założenie było takie, że należy poprosić internautów, jakieś właśnie jakąś rzeszę ludzi o to, aby pomogli w badaniach naukowych. I tutaj mamy SETI Home, czyli był to taki projekt dotyczący poszukiwania tak śladów pozaziemskich cywilizacji. Po prostu proszono internautów o to, żeby przesłuchiwali godziny nagrań szumu tego radiowego w poszukiwaniu jakichś dziwnych odstępstw od tego regularnego przekazu. Operation War Diary. Historycy prowadzili badania nad tym, jak wyglądały starcia podczas I wojny światowej. Proszono internautów o to, aby przeglądali dzienniki żołnierzy, zaznaczali przy pomocy odpowiedniego interfejsu konkretne nazwiska, daty, odczytywali to, pomogli to po prostu porządkować. To jest oczywiście wszystko oparte na jakimś zdigitalizowanym tak materiale. Podobnie z projektem Ancient Lives, tutaj jest on też wspomniany. Tutaj akurat archeologowie prosili o też oznaczanie hieroglifów, które odkrywali. Tego materiału było po prostu tak dużo, że porządkowanie tego przez samych badaczy zajęłoby bardzo, bardzo dużo czasu. Przy wykorzystaniu właśnie pracy internautów zostało to mocno skrócone. Innym zagadnieniem, które wydaje mi się tutaj dosyć istotne w perspektywie namysłu nad rodzajami prosumpcji, jest takie zagadnienie, czy big data można być uznane za prosumpcję, specyficzną prosumpcję. Czyli być może nawet odbywające się poza świadomością wielu konsumentów zbieranie o nich danych z różnego rodzaju urządzeń, tak? Zbieranie danych na temat ich działań w sieci, czyli tych śladów digital worn, to też może być rodzaj prosumenckiej pracy, tak? To tworzenie profili danych konsumentów. Być może również warto się nad tym pochylić. I jeśli się dzisiaj mówi o big data, to mam wrażenie, że często w takim, szczególnie w naukach społecznych, humanistycznych, raczej w pejoratywnym znaczeniu się, znaczy raczej pejoratywnie traktuje się to big data. Raczej jest to krytyka tego zjawiska, tak? Wskazuje się na wiele zagrożeń, które mogą się z wielkimi danymi wiązać, ale niekoniecznie tak musi być, bo istnieje znowu bardzo wiele przykładów takiego niebiznesowego, tak, zastosowania big data. Big data znowu mogą być pomocne w nauce. A tu są znowu dwa przykłady fajnych projektów. Jednym z nich jest Pulse of the Nation, gdzie zbierano właśnie ogromne dane big data z Twittera. Analizowano tweety Amerykanów i na tej podstawie próbowano określić, tak jak tutaj jest napisane, US mood throughout the day, czyli nastrój Amerykanów w trakcie dnia. I tam po prostu oprogramowanie wykorzystywane w tym projekcie analizowało tweety pod kątem występowania jakichś fraz świadczących, czy też wyrażeń świadczących o dobrym nastroju Amerykanów, i to są te zielone kolory na tej mapie USA, lub też o złym nastroju, czerwone. I ta mapa się zmieniała, tak, z godziny na godzinę. Widać, Kalifornia, najlepszy nastrój ludzi w Kalifornii. Ciekawe dlaczego. To są oczywiście projekty, które bazują na big data. Tak samo tutaj Selfie City obok. Analiza zdjęć selfie z Instagrama połączona z analizą w oparciu o wiele zmiennych, na przykład płeć, na przykład wiek. Też analiza tak pod kątem, czy te zdjęcia są, czy tam ludzie są uśmiechnięci, smutni, tak, jak to wygląda w różnych miastach, jak to wygląda, jeśli chodzi o płeć, o wiek i tak dalej. No i dużo tutaj jest, jeśli chodzi o tą koprodukcję wspólnotową. Dużo jest tych wątków takich, czy to jest biznesowe, czy to jest działanie producenta, czy to jest niebiznesowe. Wydaje się, że w tym kontekście można również mówić o prosumpcji, którą ja bym nazwał dla zysku, takiej prosumpcji rynkowej, właśnie głównie stymulowanej przez korporacje, koncerny, lub i też produkcji czy prosumpcji pozarynkowej. To jest kolejny podział chyba, który można wprowadzić.
ta prosumpcja pozarynkowa byłaby próbą właśnie ucieczki od rynku, a nawet mogłaby być, wydaje mi się, ujmowana jako tworzenie produktów na własny użytek, jako reakcja na pewne monopolistyczne praktyki. I oczywiście tutaj znowu można wiele zjawisk wskazać, ruch wolnego oprogramowania, Wikipedia, tak? Wikipedia, która chyba jest tutaj tym głównym przykładem, główną egzemplifikacją, bo jest to też specyficzna ucieczka od monopolistycznych praktyk, jeśli ujmować, nie wiem, tradycyjne encyklopedie jako pewnego rodzaju monopol na wiedzę, to jest to forma, tak, ucieczki od takiego monopolu. Oczywiście Wikipedia, dzisiaj bardzo chwalona i niewiele osób nie wyobraża sobie niekorzystania z Wikipedii, też można ją krytykować, co jest przykładem, że w tym wychwalaniu pozarynkowej prosumpcji, takiej prosumpcji stricte oddolnej, amatorskiej, niezastawionej na zysk, nie stymulowanej przez producentów, też należy zachować w tym wychwalaniu ostrożność, bo Wikipedia dzisiaj jest krytykowana i myślę, że te tematy się tutaj na konferencji pojawią, tak? Jest krytykowana, bo ma być takim przykładem tego, że, czy też nawet się przyczyniać właśnie do tego, że we współczesnej kulturze następuje erozja autorytetów, upadek autorytetów, upadek ekspertów, także w Wikipedii, czyli w tym wspólnym tworzonym zasobie wiedzy liczy się, na równi stawiana jest wiedza generowana nim przez osoby wykształcone, profesorów i nie wiem, osoby zupełnie przypadkowe z ulicy, nie wiem, gimnazjalistów, tak, uczniów liceów i tak dalej. Jest krytykowana Wikipedia za rozrywkowość treści, tak, że jednak większa część wpisów, które tam są, dotyczy głównie rozrywki. Jest krytykowana jako wywołująca frustrację przeciętnych wikipedystów. Kwestionuje się mianowicie wolnościowy charakter Wikipedii dzisiaj i też to takie założenie, które leżało u podstaw Wikipedii, że braku sztywnych reguł. Dzisiaj bycie wikipedystą to jest ciągłe ścieranie się z innymi wikipedystami, szczególnie tymi, którzy są mocniejsi w tej społeczności, jeśli chodzi o, nie wiem, hierarchię tej społeczności. Ja sam nie jestem wikipedystą, więc nie mam doświadczeń specjalnie, ale zostało to już dosyć fajnie opisane, między innymi tak przez Niemielniaka w kwestii wojen o Gdańsk, to hasło Gdańsk, Danzig. Czy Gdańsk, czy Danzig, właśnie to wikipedyści tutaj toczyli wojny. I też oczywiście Wikipedia jest krytykowana krytykowana jest w perspektywie neutralności, bo założenie znowu Wikipedii było takie, że jest to neutralny punkt widzenia. Dzisiaj się to kwestionuje, wskazując chociażby na gender gap na Wikipedii, czy też geographical imbalance, czyli po prostu większa część hasła utworzona jest przez mężczyzn, czyli ma promować męski punkt widzenia, ale też no nie chcę tutaj mówić o jakichś procentach, bo nie znam tych danych. Znaczna część tych wpisów generowana jest przez po prostu ludzi żyjących w społeczeństwach zachodnich, pierwszego świata, jeśli chodzi o... Czyli znowu mamy jakiś tam jeden punkt widzenia, tak? I właściwie trudno się z tym nie zgodzić, tak? Trudno się z tym nie zgodzić. I jeszcze może Wikipedia ustanawia swój własny monopol. Miała... Tak jest. Czyli jak zwykle coś, co było dobre, zostało nagle zaprzepaszczone, tak? I ktoś, kto występował z takiej pozycji, my chcemy dobrze i nagle przeistaczać w jakiegoś potwora monopolistę, tak? Rzeczywiście. Niemniej jednak chyba warto się zgodzić, że no dalej i daleko jej do Google, i, czy też Facebooka, tak? Czy innych tego typu gigantów, monopolistów, tak? Bo tu chyba nie ma wątpliwości. Jakbyśmy może już dążyli do jakiegoś podsumowania właśnie tych typów prosumpcji, to czy też szczególnie chodzi tutaj o tą koprodukcję wspólnotową, to niewątpliwie jej dominacja czy też jej rozwój wiąże się z dwoma czynnikami. Mianowicie dzisiaj łatwiej być takim prosumentem właśnie podejmującym taką aktywność, bo produkowanie nabrało znamion niematerialnych, niewątpliwie, tak? Fajnie to określiła w jednej ze swojej publikacji Terranowa, mówiąc o powstaniu tak zwanej społecznej fabryki, że już nie ta fabryka, rozumiana jako miejsce, do którego udajemy się, aby produkować jakieś materialne przedmioty, dzisiaj jest najważniejsza, tylko ta społeczna fabryka, czyli produkcja znaczeń, produkcja idei, produkcja marek. I jeśli spojrzę się na to zagadnienie z tej strony, to łatwiej jest zrozumieć, dlaczego
każdy z nas może być takim pracownikiem takiej społecznej fabryce. I to się wiąże z drugim, to się ściśle wiąże z drugim powodem, mianowicie postępem technologicznym. Bo żebyśmy byli takimi producentami w takiej społecznej fabryce, oczywiście musimy dostać narzędzia, które będą nam ułatwiać tę pracę. I rozwój technologii komunikacyjnych, internetu jest właśnie tym czynnikiem. To są właśnie te narzędzia, które my wykorzystujemy, aby tak prosumować. Pytanie również wraca też pytanie o ten wyzysk emancypacji, bo to jest kolejna rzecz, która wydaje mi się istotna z perspektywy wyróżniania jakichś kategorii prosumpcji, prosumentyzmu. Może to być prosumentyzm albo wyzyskujący, albo właśnie emancypujący. To, co teraz chcę powiedzieć, to jest właśnie duże uproszczenie, że koprodukcja wspólnotowa, crowdsourcing, Google Zero, Fani, to jest właśnie emancypacja. Przyjmuję, że tak jest, bo tutaj prosument dobrowolnie pracuje, tak? To znaczy jest to praca z pasją, zaangażowaniem. Nie zmusimy kogoś, żeby był fanem. Ktoś często podejmuje taką pracę, bo jest to ważne dla niego z perspektywy rozwoju, też pochwalenia się swoimi umiejętnościami, użycia swojego sprzętu, sprawdzenia się pod tym kątem. To jest ktoś, kto daje swój czas, dostęp do swojego też otoczenia społecznego. Nie oczekuje oczywiście zapłaty. Nie ma to w ogóle żadnych utylitarnych wymiarów. Taka praca jest podejmowana z wszelkich innych pobudek. Można powiedzieć, że jest bliska wolontariatowi. W takim znaczeniu, że ktoś chce wykonać daną pracę, bo uważa to za pożyteczne, ale też czerpie z tego jakieś korzyści, tak? Przyjemność, rozwój społeczny, uznanie zyskuje. Oczywiście ta emancypacja takich działań dzisiaj też jest kwestionowana, że w dobie, kiedy wszystko jest zawłaszczane, tak, w jakiś sposób przemysł znalazł, nie wiem, drogę, żeby tego prosumenta urobić, przedstawić mu, sprzedać mu tą pracę, czy nakłonić go do tej pracy jako właśnie takiej pracy, która jakieś korzyści mu przynosi. Niemniej jednak ja uważam, że to ma sens, tak, z perspektywy różnicowania tej kategorii, jaką jest prosumpcja. I tutaj można by bardzo, bardzo wiele miejsca poświęcać, wydaje mi się, namysłowi nad tym, jak można jeszcze prosumpcję różnicować. Skłaniając się do takich pól, które moim zdaniem są zaniedbane, mianowicie do kompetencji prosumentów, że można by prosumpcję różnicować w zależności od kompetencji, które można by rozumieć jak bardzo również bardzo różny sposób. Kompetencje techniczne, społeczne, kulturowe, tak, pewne kapitały, to można by łączyć, nie wiem, z takim stricte socjologicznym rozważaniem o, nie wiem, warstwach, statusach. Do tej pory czegoś takiego nie robiono. Wydaje się również, że można by wskazywać wiele czynników kontekstowych, które miałyby różnicować prosumpcję i na tym poziomie odbioru, czyli prosumentów, i też produkcji, czyli działań, które podejmują marketingowcy, producenci. I te czynniki mogą być bardzo różne. Ekonomiczne, kulturowe, społeczne, polityczne, historyczne. Tak? W danym społeczeństwie mogłyby one różnicować to, jak wygląda prosumpcja. Na sam koniec jednak zadałbym jeszcze takie jedno pytanie, bo mowa tu jest o różnych typach prosumpcji, o perspektywach, w jakich można prosumpcję ujmować, ale pytanie narzuca się samo, czy to w ogóle jest praca tak naprawdę, z perspektywy stricte takiej socjologicznej. No właśnie, nie ma jednoznacznej ustalonej definicji pracy. Czym jest praca, tak? To znaczy takiej definicji, która tutaj mogłaby być podporą, która by dała jasną odpowiedź na to pytanie. Na pewno przestało już obowiązywać takie przekonanie, że praca wiąże się z zatrudnieniem, że jest to kwestia pójścia do pracy, dostania wynagrodzenia, że na przykład taki mężczyzna idzie do fabryki, produkuje, pracuje, dostaje zatrudnienie, wraca do domu, do kobiety, która nic nie robi w tym domu. To już przestało obowiązywać. Wiemy, że praca, że za pracę uznano wiele czynności, na przykład właśnie obowiązki domowe. Praca zatem jest konstruktem społecznym. To tak naprawdę to, co uznaje się za pracę, wydaje się rzeczywiście takim przejawem konstruktywizmu społecznego. I status wielu aktywności jest pod tym względem niejednoznaczny.
W tym kontekście można by sobie chyba pozytywnie odpowiedzieć na to pytanie, że rzeczywiście to, co prosumenci robią, to jest praca, tak? To jest praca i jeśli to rodzi bardzo ważną konsekwencję, że jeśli to uznajemy za pracę, to podlegać to powinno kontroli wielu instytucji tak naprawdę, w szczególności kontrolę prawną. I tu wracamy do tego pana. Zaczęliśmy od niego i na nim skończymy. No właśnie, bo czy kiedykolwiek prosumpcja, która teraz staje się coraz modniejszym terminem, tym, który wchodzi do mainstreamu, do głównego nurtu, czy ono rzeczywiście zyska uznanie jako praca? Jeśli tak by się stało, to oczywiście kształt tej prosumpcji będą też określać właśnie relacje między konsumentami, producentami i tutaj kolejnym ważnym elementem państwem. Do tej pory oczywiście państwo też jakoś określa tak, tą prosumpcję w znaczeniu, że reguluje działania firm, przedsiębiorstw, koncernów. Natomiast to powinien być ważny gracz, jeśli by jeszcze w zupełnie innych znaczeniach, jeśli by właśnie prosumpcję uznać za pracę. Dziękuję bardzo. Jeśli Państwo macie ochotę się ze mną skontaktować, to zapraszam. Dziękuję bardzo panu doktorowi za wykład i otwieram część dyskusyjną, zachęcając Państwa do zadawania pytań, możliwie głośno, bo my też będziemy rejestrować. Może bym rozpoczął od, w trakcie jak Państwo się zastanawiają, od pytania dotyczącego tej ostatniej prosumpcji, tej wspólnotowej, emancypującej. Zastanawiam się nad tym chociażby, co się stało w fandomie gwiezdnowojennym, ściśle po akwizycji LucasArtsu przez Disneya, prawda? Kiedy wygłoszono kuriozalne oświadczenie, że oto ten wysiłek fanów, który współtworzył to uniwersum od lat praktycznie, ma w tym momencie być kontrolowany odgórnie. I tam nawet użyto tego sformułowania, że te narracje transmedialne, które tworzą fani, czy treści zależne w oparciu o produkty licencjonowane przez Disneya i przez LucasArts, w tym momencie będą precyzyjnie kontrolowane już przez korporacje. I czy tutaj też by pan doktor widział jakiś element tego nadzoru ze strony tych instytucji, które zarządzają przepływem treści, czy też wciąż byłaby tutaj przestrzeń do jakiegoś rodzaju emancypacji, choćby właśnie tej oddolnej? No myślę, że fani Gwiezdnych Wojen to zatęsknili za Lucasem, którego wcześniej nienawidzili, jak rzeczywiście Disney przejął, bo Lucas był taką postacią znienawidzoną ze względu na to, że zmieniał niemiłosiernie te Gwiezdne Wojny, na przykład ten kanon Gwiezdnych Wojen zmienił tam sceny, wyciął różne, to się panom nie podobało i oni podejmowali z nim taką swoistą wojnę właśnie wracając do tych starych klasycznych dzieł, więc teraz pewnie za nim zatęsknili, bo rzeczywiście ten kanon fanowski został kompletnie wycięty, tak, jakby jego wartość została obniżona. No i chyba jest to forma też właśnie, wydaje mi się, że nie wiem, czy to odpowiadam na to pytanie, które pan zadał, ale wydaje mi się, że to jest też przykład tego, że jednak ten opór fanów dalej żyje, że na pewno w tych środowiskach fanowskich mamy wiele różnych stanowisk, jest to bardzo zróżnicowana grupa i są tacy, którzy uwielbiają, kochają Disneya, uważają, że powinniśmy rzeczywiście odciąć całą resztę i skupić się na nowej działalności fanowskiej, tworzyć nowe rzeczy, a są pewnie tacy, którzy przy tym starym zostaną, tak? Także no, odpowiedź chyba dosyć trudna jest, ale być może Disney ma tutaj jakiś, tak, jakiś plan na tych fanów. Niemniej jednak wydaje mi się, że ten emancypujący charakter nie ginie, tak? Bo fan robi coś dla samego bycia fanem. Jakkolwiek by coś nienawidził, czyli deklarował, że nienawidzi tej wersji filmu, czy nienawidzę, co oni robią z tym tekstem, to on i tak będzie to tak naprawdę kochał. Jest taka fajna, kiedyś pamiętam taki wywiad, oglądałem z fanami z Gwiezdnych Wojen i to było przed premierą tego epizodu Phantom Menace, czyli ta nowa trylogia. I dziennikarz dał pytanie, co zrobisz, jeśli ten film ci się nie spodoba? Pewnie pójdę na niego 4 razy. Więc to jest chyba właśnie to, że po prostu fan zawsze będzie, tak, przy tym tekście. I jeszcze przy okazji chciałem dopytać o kwestię, która być może będzie takim punktem łączącym tę kulturę fanowską z jakimś szerszym polem dyskusji, a mianowicie o tę kwestię autorytetu. No bo już pojawił się ten problem kanonu. Dla mnie zawsze kanon
był takim rodzajem wewnętrznej regulatywności, którą sobie ustawiają sami fani, bo najczęściej fan na przykład może w odpowiedzi na kanon stworzyć swój fanon, a więc też jakąś formę organizacji tej wiedzy i też w Wikipedii to się pojawia, ponieważ w Wikipedii jest jedna święta zasada, pod którą ja się kiedyś rozbiłem, dyskutując z wikipedystami, a mianowicie regulamin, który tam jest wewnętrzny, czyli zasady encyklopedyczności, które to zasady encyklopedyczności są absolutnie arbitralne. I kiedyś spotkałem się z argumentacją, że hasło, które zawiera, uwaga, nazwiska czerwonolinkowe, czyli nazwiska, które nie mają swoich własnych wpisów w Wikipedii, jest hasłem podejrzanym o nieautorytatywność i nierzetelność z tego względu, że operuje chociażby nazwiskami, które jeszcze nie zostały opisane przez wikipedystów, co oczywiście nie oznacza, że nie są to na przykład istotne nazwiska albo nie są to istotne zjawiska. Więc jak byłoby z tym kryzysem autorytetu właśnie w momencie, w którym wchodzi społeczność i ustanawia swój własny autorytet? Czy to jest też jakaś próba odzyskania tego dawnego autorytetu XVIII-wiecznego encyklopedii, Mathesis Universalis i tak dalej? Czy też jest to coś nowego? To jest bardzo ciekawe zagadnienie, które też wiąże się z tym, jak ta wiedza jest generowana, nie wiem, na przykład przez młodych, tak? Bo jeśli zapytać pewnie młodych, to oni nie pamiętają czasu, kiedy każdy z nas miał na półce w domu parę tomów encyklopedii, tak? Rodzice nasi mieli te tomiska, nie wiem, może u niektórych jeszcze stoją, moi już wyrzucili, już tata Wikipedii szuka. No i właśnie, teraz jest takie pytanie o to, czy w ogóle taki namysł wśród tych grup jest obecny, tak? I czy to nie jest już nowa forma właśnie autorytetu, czyli coś jest na Wikipedii, coś jest w internecie, to jest automatycznie wartościowe, prawdziwe. Te kompetencje młodych, czy też kompetencje wielu, nie wiem, osób, które szukają źródeł, chcą tą wiedzę zyskiwać, też są bardzo słabe, jeśli chodzi na przykład o weryfikowalność, tak? No i wydaje się, że ten autorytet chyba jest tak, jak tutaj zostało zarysowane, że on jest po prostu, to już nie jest jakiś ktoś, jedna jednostka z góry mówiąca, jak coś ma wyglądać, czyli rzeczywiście to jest generowane wspólnotowo i właściwie chyba bez takiej refleksji odbiorców na temat tego, kto właściwie jest źródłem tego danej wiedzy, tak? To tak mi się wydaje, że to tak jest. Ja mam bardzo dużo, może nawet nie tyle pytań, ile uwag, ponieważ poruszył Pan bardzo wiele bardzo bliskich mi tematów. I zacznę od tego, co jest mojemu sercu najbliższe, czyli od Star Treka. Ponieważ ja jestem fanką Star Treka i tutaj bardzo wiele tego, co Pan mówi, jakoś się odnosi do moich doświadczeń. Zresztą tak odwracam do tego, co Pan powiedział o tym, że fan obejrzy wszystko, fani są. Pani Star Treka są bardzo krytyczni wobec najnowszych odsłon Star Treka, ale i oglądają. Star Trek Discovery? Tak. Tak, jeśli Pan ogląda, to Pan rozumie. Tak, ogląda. Tak, ja też oglądam, ale mówię, że jestem fanką i mam obowiązki fanowskie, no więc to jest dobrze. Ale przechodząc do moich uwag. Wspomniał Pan o tym, że fani jako prosumenci podrzucają pomysły twórcom, ale zwróciłabym też uwagę na takie psucie trochę zamysłów twórców, choćby dlatego, że twórcy na przykład mają pomysł na jakiś cliffhanger albo na coś, co będzie zaskoczeniem, a fani się domyślają tego, dyskutują w internecie. Wiem, że właśnie w Statki Discovery była taka sytuacja, kiedy jakiegoś zaskoczenia, co miało być zaskoczeniem, ale fani się tego domyślili, nie było. Ale też w serialu Westworld, gdzie też fani się domyślili, trzeba było na prędce zmieniać pierwszą koncepcję. Dlatego bym dodała, że ta aktywność fanowska bardzo często ma taki charakter rebeliancki. To już Jenkins o tym pisał i to znowu w Star Treku jest bardzo wyraźnie widoczne. Zwłaszcza kiedy fani się buntują przeciwko właśnie temu, co nam Paramount z CBS obserwują, albo jeśli fani uważają, że jakieś wątki się powinny pojawić, a się nie pojawiały. I ta aktywność też powiedzmy, że dystans twórców wzbudzała, chociaż z drugiej strony tutaj wydaje mi się, że jeśli chodzi o Star Trek, to w bardzo duży sposób fani wpływali na tą markę, choćby dlatego, że w ogóle wpłynęli na
kontynuację jeszcze w latach 60., kiedy skończyła się pierwsza seria, no to żeby potem jakieś kolejne odsłony Star Treka były, to właśnie była kwestia fanów jeszcze w czasach przedinternetowych przecież. Wiedziałem, że trzeba było się skupić bardziej na fanach w tej prezentacji. Nie, znaczy ja mówię, że... To za mało miejsca było o fanach, bo rzeczywiście to... Co znaczy pani... jest mi to po prostu najbliższe. Tak, tak, oczywiście. Te wszystkie wątki, to one są oczywiście obecne na myśli nad fandomami, to niewątpliwie. Tylko właśnie ten rebeliancki charakter fandomów. Ja tak się zastanawiam, czy to dalej tak jest. Właśnie, bo ja to bym kwestionował bardzo mocno. Bardzo mocno bym to kwestionował. A z tym psuciem, to chyba twórcy Losta doskonale opracowali takie reagowanie na to, co fani piszą, tak? I zmienianie tego scenariusza w oparciu o to. Ale z drugiej strony oni na pewno bardzo mocno bazowali na tym, co fani pisali i wplatali te pomysły fanów do fabuły. Także to... Znaczy mam jeszcze dużo innych uwag, ale No fan Stalis to teraz jest też na topie, tak? Tak naprawdę się rozwija bardzo mocno. Wiele wątków się tam pojawia i na pewno też fani fanom nie są równi. Też to należy pamiętać o tym, że też chyba aby tą kategorię fana należało mocno różnicować w oparciu o gatunki i być może też właśnie faniem w Polsce nie jest tym fanem, który w Stanach jest też, tak? No, być może ta świadomość, czy tradycja tego fandomu Star Treka w Stanach jest zupełnie inna niż u nas na przykład, tak? Bo tam faktycznie ten taki rebeliancki, jak któryśmy nazwali, charakter, o czym Jenkins, tak? Właśnie wspomniany, pisał bardzo dużo. Zresztą nie tylko on, oczywiście. No na pewno fan to jest jednak, już nawiązując do tego generowania wiedzy prosumenckiego, to jest ta awangarda, tak? Która tą wiedzę bardzo mocno generuje, ale też uosabia wiele różnych ciekawych procesów, o których pan wspomniał, czyli tego właśnie, co stanowi kanon tej współczesnej wiedzy. Gdzie jest ten kanon, gdzie się w tym wszystkim jest fanon, tak? Na przykład. Właśnie, kanon a fanon to też... Właśnie. Ja też swojego czasu tam, gdy byłem drugim domem, ale nie o fandomach, chciałabym bardziej o taki komentarz, właściwie nie do końca pytanie co do tej prosumpcji bezpośredniej, indywidualnej, gdzie mówił Pan o tym, że interakcje są zastępowane przez maszyny, że gdzieś nie ma tej autonomii, nie ma tej personalizacji, że jest to trudne czasem do obsługi dla osób wykluczonych i właśnie mi się wydaje, że w tym momencie mamy zwrot bardzo duży w stronę ułatwiania, w stronę właśnie intuicyjnego interfejsu we wszelakich możliwych aplikacjach i miejscach, bo nawet to widać na rynku pracy, gdzie w tym momencie user experience designer to są zarobki porównywane do programistów, tak? Czyli, czyli widać, że branża bardzo... On nam tyle nie da. Nie. Właśnie dlatego się zaczynam uczyć tego. Tak, no i to mój komentarz, że właśnie to mamy ten duży zwrot w stronę użytkownika i dostosowywania do jego potrzeb, do jego, do jego nawyku. No, na pewno, bo tutaj producent chciałby też doskonalić tą formy działania oddolnego, więc z pewnością i ten rozwój branży właśnie z Ability, tak, na pewno jest tego dowodem. Natomiast też chyba, bo tutaj zostało to przedstawione jako właśnie pewna forma takiego wyzysku, tak, ale tak naprawdę tutaj korzyści dla konsumentów jest też bardzo dużo, bo trudno sobie teraz wyobrazić, jak moglibyśmy żyć bez możliwości zakupienia biletu na pociąg nie przez internet, tak? Co mielibyśmy zrobić takiego, tak, żeby ten bilet zdobyć? Albo na przykład, jeśli mamy, nie wiem, pół godziny przed pociągiem, jesteśmy na dworcu i jest fast food, to najlepiej po prostu zjeść tam, tak? Więc to też jest oczywiście pewnego typu, to też jest pewna dyskusyjna sprawa, że to jest tak negatywnie ocenione, bo nie trzeba tego tak negatywnie oceniać oczywiście, tak? Tu jeszcze bym podpytał o jedną kwestię, która też będzie z pogranicza, powiedzmy, fan studies i socjologii i socjologii kultury, a przede wszystkim o ten problem, który mamy z oddolnym
tworzeniem treści, content creatingiem, prawda, mówiąc po polsku, a mianowicie problem, który się pojawił przy okazji tych nieszczęsnych fake newsów i tego, w jaki sposób korporacje starają się odwrócić ten proces poprzez chociażby etykietowanie niektórych treści, które się pojawiają w agregatorach różnych i w mediach społecznościowych, że to jest treść autentyczna, bo ona została zweryfikowana, co jest o tyle paradoksalne, że tutaj podam konkretny przykład. Wszystkie materiały linkowane z serwisu YouTube, one są opatrywane etykietą, że jest certyfikowane, bo źródłem jest YouTube. Ale jak wiadomo, na YouTube można spotkać absolutnie wszystko, włącznie z kawiami antyszczepionkowców, włącznie z polską ziemią i całą resztą. Czyli pojawia się pewien paradoks, a z drugiej strony to jest też jeden z najnowszych komunikatów chyba z zeszłego miesiąca szefowej YouTube'a, która chce, mam nadzieję, że nie zmieniam płci szefa YouTube'a albo szefowej, jeżeli tak, to przepraszam. W każdym razie szefostwo YouTube'a chce ograniczyć liczbę materiałów dotyczących właśnie, powiedzmy, kwestii kontrowersyjnych czy nieweryfikowalnych i tutaj ciekawostka, właśnie poprzez dołączanie definicji z Wikipedii. Więc, która też jest pełna fake newsów. Tak? No więc właśnie, więc pytanie, czy z perspektywy takiej zaangażowanej perspektywy socjologicznej, która uwzględnia tą odbiorczą partycypację, dałoby się znaleźć jakieś rozwiązanie w tym impasie, czy też te tendencje, które są w tej chwili, które ewidentnie są, sprzyjają, powiedzmy, takiemu bardzo demokratycznemu podejściu do tworzenia treści, wpisywałyby się właśnie w ten emancypacyjny charakter konwergencji, prosumpcji i tak dalej. Tutaj nowy typ jeszcze prosumpcji, jak z tego co mówimy, prosumpcja polityczna, czyli ten marketing polityczny, przecież to też jest właśnie na propos tych fake newsów, to jest bardzo duża część generowana jest przez specjalistów od marketingu politycznego, ile tam treści generowanych jest różnego typu, prawda, i z bardzo konkretnym celu, wiadomo jakim. Wydaje się, że to jest chyba kwestia też edukacji medialnej, tak bardzo mocno jednak. Ale też nie zapominajmy, że chyba ta perspektywa producencka jest tu niezwykle ważna, no bo jednak jeśli YouTube mówi, że my będziemy oznaczać bazując na Wikipedii, no to jesteśmy w kręgu jakichś po prostu tylko kilku firm tak naprawdę i generowanie ich przez nich zyski. I tak naprawdę specjalnie pewnie nie interesuje, tak? No nie wiem, to czym teraz my mówimy, tak? Jak ta wiedza jest generowana? Ważne, żebyśmy mieli się wszystko zgadzało na koncie. No. To są trudne pytania i chyba warto o nich dyskutować. Jak sprawdzać, jak weryfikować, tak, działania prosumentów pod kątem, nie wiem, chociażby właśnie autentyczności tych czyli przykład. Role produkujące fake newsy też by były prosumentami. No nie, no oczywiście, tak, jasne. Ja mam już pytanie o tę kwestię, którą pan doktor poruszył, mówiąc o takim regionalnym, geograficznym uprzedzeniu Wikipedii. Zastanawiam się, czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji. To znaczy, oczywiście można Wikipedię krytykować, ale zastanawiam się, czy wyjściem dość paradoksalnie z takiej sytuacji nie było po prostu przyznanie przez Wikipedię, że ona jest poniekąd lokalną encyklopedią. Głównie anglojęzyczną. Anglojęzyczna jest głównie. Dlatego, że są kraje, tak jak wiem, Chiny na przykład, które w odpowiedzi na istnienie Wikipedii powołały własną encyklopedię. Ona się tam Baidu. Która dość bezpośrednio przyznaje, że jest po prostu lokalną, regionalną, chińską encyklopedią i jest w związku z tym również cenzurowana przez chiński rząd, bo nie pojawiały się tam żadne niedozwolone czy nieprzyzwoite z punktu widzenia politycznej treści. No i czy w związku z tym Wikipedia powinna być może po prostu porzucić jakiś taki mit, czy jakoś taka aspiracja. Pytanie, jaki mieliby cel w tym? Żeby tak przyznać się, tak jawnie, tak, rzeczywiście u nas jest tak, tylko głównie po angielsku i nie spodziewajcie się, że... Znaczy, nie wiem, czy to, czy w tym byłby cel jakiś szczyt, tylko czy nie byłoby to szczersze pod względem jakby intencji, porzucenie takiego uniwersalistycznego ideału właśnie szerzenia wiedzy na całym globie, to jest jakby, no jasne jest, że Wikipedia po prostu nie jest w stanie spełnić tej swojej misji, no ze względu na to, że mimo wszystko jest lokalna. No, może odpowiedzią byłaby rehabilitacja jakaś tych starszych form encyklopedyzmu, albo przynajmniej próba zrównania ich jako źródła wiedzy, tak? Bo być może tutaj byłoby to odpowiedź i wtedy
A z takim zaznaczeniem, że oczywiście Wikipedia jest świetnym źródłem wiedzy, ale ma swoje właśnie ograniczenia. Nawet już niekoniecznie musiałoby to chyba wyjść z Wikipedii, to przyznanie się, ale próba spowodowania takiej sytuacji, kiedy dyskurs by poszedł w tą stronę tak, że Wikipedia jest fajna, ale mamy jeszcze wiele różnych fajnych innych źródeł, tych sprawdzonych, które nam powiedzą o wielu, nie mają tych, nie są obciążone tym gap imbalance, geographic imbalance, no może to jest ta odpowiedź, tak? No to znowu jest kwestia chyba edukacji medialnej, tak? To też jest bardzo bliskie mi pole, dlatego też tak dużo się odwołuję do edukacji medialnej, bo chyba innej drogi nie ma, tak? Bo to jest to, co użytkownik uzna za szczególnie ważne, istotne, przydatne, to będzie chyba tym źródłem wiedzy dominującym, tak mi się wydaje. Mhm. Jeszcze jakiś głos? Dziękuję. Wiktor Legner z Historii Uniwersytetu Jana Mickiewicza. Zastanawiam się, na ile tutaj, parafrazując Marka Twaina, pogłoski o pogrzebie Wikipedii nie są przesadzone. To znaczy, nie myślę, że tytułem takiej lekkiej polemiki, bo niezależnie od tego, że każdy projekt, który się rozrasta, generuje jakieś błędy, to można się zastanowić, czy na ile w przypadku Wikipedii te błędy mają długie życie, to znaczy nie docenienia tych mechanizmów samokontroli i usuwania błędów, które funkcjonują w Wikipedii, które jakby stworzyły popularność tego serwisu. I Wikipedia nadal, jak sądzę, przynajmniej z tych publikacji, które na ten temat czytałem, które powstały w 2017 roku, było takie badanie procentu błędów Wikipedii w zestawieniu z Encyklopedią Britannica Online. Gdzie mamy z jednej strony właśnie taki, jak pan mówi, prosumencki projekt stworzony praktycznie siłami amatorów, a z drugiej strony bardzo profesjonalny projekt, w którym są zaangażowani wybitni naukowcy, wielu noblistów. I ten procent błędów w przypadku Wikipedii wcale nie był dużo wyższy niż w przypadku Britanniki Online. Czyli tutaj skala z kolei przedsięwzięcia znacznie większa. Czy można powiedzieć, trochę odwołując się do tego, że jest pan historykiem, że kto zwycięzca, ten pisze historię, czyli czy my zwyciężymy, to nasze błędy będą, że tak powiem, ujdą, albo my zwyciężymy Brytanika, to nasze ujdą, czyli że zawsze są te błędy, zawsze one się znajdą. To znaczy, no błędy... Błędy w cudzysłowie, tak? Z ograniczeń w ogóle ludzkiej aktywności tworzenia wiedzy. No nie ma wiedzy doskonałej. Natomiast pytanie, jakie są zaangażowane mechanizmy usuwania tych błędów. I tutaj są te dwa modele, tak? Model katedry i model bazaru. Pytanie, który z nich... A czy on się, ten model bazaru w przypadku Wikipedii, trochę nie wyczerpuje już? Bo o ile ta... Znaczy ja nie wiem, bo ja nie jestem badaczem Wikipedii, więc trudno mi też jakby wyrokować o tym, że ona umiera, czy nastąpiła śmierć Wikipedii, ale czy te interfejsy tworzenia tej wiedzy już nie wystarczają, w takim znaczeniu, że tam tak się zamknęła trochę ta społeczność, na takim znaczeniu scentralizowania, ustalenia pewnej hierarchii. To nie jest już taka Wikipedia, mi się wydaje, jak to było parę lat temu. Naprawdę taka wolnościowa, otwarta, neutralna, w takim znaczeniu każdy może. Tak? Czy to nie jest już tak trochę, że to też się zrobił pewien scentralizowany twór? Ja na przykład raz próbowałem, nie powiedziałem, że nie jestem, ale raz próbowałem hasło. Chyba parę razy do niego podchodziłem i nigdy nie zostało zatwierdzone. Zawsze zostało coś odrzucone z jakichś powodów, nie wiem, w sumie niejasnych dla mnie. Niejasnych. A propos fanów, chciałem napisać jakieś hasło i to nie zostało nigdy zatwierdzone. Mhm.
nie wiem też, jakby nie znalazłem powodów, tak, ku temu, dlaczego tak się stało. To znaczy, nikt nie twierdzi, że Wikipedia umiera, jeśli ona jest na pierwszym stronie wyszukiwania w Google'ach, to trudno o tym mówić, tak? Że ta wiedza jest nie żywa, a propos jej błędów w niej. Wydaje mi się, że z racji tego, że ma taki zasięg, jest stawiona na działanie wielu podmiotów, które chciałyby tą informacją manipulować też. W bardzo mocny sposób często, jakichś powodów, tak? Czy to jest obecne w Brytanice? Chyba w mniejszym stopniu. Znaczy w przypadku Brytaniki nie występuje takie zjawisko, że można z przysłowiowej ulicy wejść i wyedytować hasło. Mm-hmm. Znaczy, no mam pewne doświadczenia z prób wyedytowania hasła, które są negatywne. W tej chwili trudno przywołać z pamięci dane mówiące o procencie odrzucanych haseł. Mhm. Myślę, że tutaj dostęp do tych danych byłby tutaj kluczowy, żeby tą naszą kontrowersję rozstrzygnąć. Mhm. Ja myślę, że dużo większe pole do generowania wiedzy przez procentów Wikipedia dawała, kiedy ona po prostu była mniej rozwinięta, tak? Kiedy tych hasł było mniej. I to byli ci pionierzy Wikipedii. No teraz mi się wydaje, że ona jest jednak tak dużym zasobem wiedzy, że w pewne tam hierarchie zostały już ustanowione, tak? Generowane tej wiedzy i takie odnoszę wrażenie przynajmniej. Wikipedia też wyznaczała pewien standard prezentacji wiedzy. Mm-hmm. Do tego stopnia, że encyklopedie, które są sztuczne czy fikcyjne, one wyglądają tak samo. Też bazują na tym mechanizmie wiki. Tak. Do tego stopnia wręcz, że przypominają layoutem Wikipedii, mm-hmm. które są dla niedoświadczonego użytkownika odróżnienie wtedy tych dwóch informacji może być wręcz niemożliwe. Ja myślę, że tutaj kwestia kluczowa jest ta weryfikowalność, to znaczy ogólny kryzys, który jest w społeczeństwie, poszukiwanie narzędzi do weryfikacji różnych źródeł, bo mm-hmm. gdzieś znane są dyskusje bardzo poważne, dyskusje na bardzo poważne tematy, które przywołują 15 artykułów twierdzących, że szczepionki powodują autyzm, tak, 15 artykułów twierdzących, że szczepionki nie powodują autyzm. A Wikipedia co mówi? A Wikipedia ma pewne oznaczenie, tak przypuszczam, nie sprawdzałem, że temat jest kontrowersyjny. Tam są takie ostrzegawcze czasem pola, pojawiają się, że temat budzi emocje, czy coś w tym stylu. No i też była ostatnio bardzo, bardzo przykra sytuacja, to znaczy hasło biograficzne Jerzego Owsiaka było edytowane przez ludzi, którzy ewidentnie chcieli agitować politycznie. Mieli jakiś cel. Więc tu jest jeszcze ten jeden mechanizm, to znaczy tej kontroli przede wszystkim nad aktywnością użytkowników, który jest no, niestety niedoskonały. No, druga kwestia to jest właśnie ten problem weryfikowalności, ale ja myślę, że problem weryfikowalności nie jest swoisty tylko dla Wikipedii, mm-hmm. bo przeciętny student czytając tekst nie sięgnie do słownika, żeby sprawdzić termin, którego nie rozumie, tylko powie prowadzącemu, który spytał, czy Państwo zrozumieli tekst, nie zrozumiałem pierwszego słowa, albo nie wiem, co jest pierwszym zdaniem. Natomiast nie ma takiej chęci do tego, żeby zajrzeć do słownika i poszukać nawet nie jednego słownika, tylko pięciu. Więc myślę, że tutaj może też tkwić problem, że po prostu przyzwyczailiśmy się do tego, że szybkość poszukiwania informacji zwalnia nas z obowiązku weryfikowania autentyczności czy wiarygodności tej informacji. I być może właśnie to jest ten i podobno jest się nie tylko Wikipedii, tak? Tak. I tych tradycyjnych Brytaniki przecież też. Myślę, że to jest ten efekt tego pierwszego wymiaru prosumeryzmu, prawda? Że mm-hmm. przyzwyczailiśmy do tego, że nam się coś zleca, w związku z powyższym już machinalnie mm-hmm. sprawdzamy, natomiast nie ma tej potrzeby, żeby rzeczywiście współuczestniczyć w tworzeniu treści przez chociażby weryfikowanie, czy jest ona mm-hmm. prawdziwa, czy nie. Mm-hmm. Czy mamy jeszcze jakieś głosy z sali Państwa? Pan proszę, proszę bardzo. Tak smutno, co jest najwyższego, mówić z tego powodu. Mam takiego kolego na Ukrainie. Ja jestem również, jestem z dwóch takich ośrodków. Z jednej strony z Ukrainy, z drugiej strony z Polski. Bo współpracuję z Uniwersytetem Rzeszowskim na Ukrainie, z encyklopedystami, z tego państwowego zakładu, który właśnie produkuje wielką ukraińską encyklopedię. O tym powiem jutro, mam właśnie prezentację na ten temat, to powiem.
Przypominam sobie, że ten młody kolega, mój jest taki wybitny badacz z zakresu historii średniowiecza. On czasami się zajmuje tym, że się bawi z tą Wikipedią i coś tam psuje. Coś do przekładu o tych wojnach husytów. Tak, na pierwszej, trzeciej XV wieku. On coś tam, ten tabór, co tam było w tym taborze? Aha, był ratowany przez gusi. Tak, jak to coś podobnie do przytoczy starożytnego Rzymu. I to wpisał do Wikipedii, która dotyczy całkiem, do tematu, który całkiem do tego nie dotyczy. O, to z jednej strony. Z jednej strony, jeżeli chodzi o korzystanie z tej wiedzy. No tak jak jestem, jak chyba większość tutaj wykładowców, którzy pracują z studentami, to mam duży obaw z tego, jak korzystają z tego. Nie chodzi tutaj o Wikipedię, chodzi całkiem o źródłach internetowych, informacji internetowych. I właśnie mamy do czynienia z taką okropną sytuacją z tego powodu. Czasami naprawdę okropna. Tak na bieżąco o takiej sytuacji. To było gdzieś może we wrześniu, może w październiku zeszłego roku. Dałem zadanie. Proszę wymienić takiej pracy, krótkiej pracy, takim esejem naukowym, wymienić i scharakteryzować etapy polityki zagranicznej Polski współczesnej, od powstania do dnia dzisiejszego. Było wymienione dwa etapy. Etap pierwszy, od 89 do 94, etap drugi, od 94. No bo tak było napisano w tej pierwszej informacji, z której skorzystali. I to wszystko. No. To właśnie to jest problem. Tak, wiarygodność, że koszykarze, co tam tak napisano? Co jeszcze weryfikować? No. W takich czasach żyjemy. Nic. No też tutaj była mowa o presumpcji, że to jest twórcze, że tworzymy. Tworzymy jakiś zasób wiedzy, kolektywna inteligencja. Każdy coś wie, więc dokłada się. Ale tak naprawdę też są takie przecież doniesienia, że tak naprawdę aktywnych użytkowników internetu jest raptem 5-8%, którzy coś robią, tworzą, prowadzą vloga, są wikipedystami. Mały odsetek tak naprawdę, reszta ma być tą pierną masą tak naprawdę, która z tych informacji korzysta. Bez, tak jak pan zaznaczył, no bezrefleksyjnie często, tak? Bez weryfikacji źródeł, z których się korzysta. Rzecz, która dotyczy studentów, ale ja robiłem takie badania, o których wspomniane zostało dzieci sieci, tak? To rzeczywiście tam było też pokazane, że o ile młodzi są świetni, jeśli chodzi o opanowywanie interfejsów, uczenie się obsługi różnych urządzeń, tak? Korzystanie z technologii mobilnych, to są fatalni, jeśli chodzi o kompetencje związane z weryfikacją źródeł, odróżnianiem na przykład reklam od niereklam, przekazów, które są zakamuflowaną reklamą. To jest coś, nad czym na pewno edukacja medialna, a nawet po prostu konkretnie programy kształcenia powinny się skupić i nawet powinniśmy tą ofertę edukacyjną, tej edukacji formalnej tak przebudować, tak ją zmienić, żeby na te kwestie szczególnie się położyć. No bo rzeczywiście to tutaj młodzi niespecjalnie nawet mają skąd pomocy, tak? Bo, no bo nauczyciele sami też nie są kompetentni, jeśli chodzi o wyszukiwanie tych źródeł często. Dziękuję serdecznie. Zbliżyliśmy się do końca wykładu. Bardzo dziękuję panu doktorowi jeszcze raz za wystąpienie. Dziękuję bardzo. Państwu też dziękuję za dyskusję.